Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Dzisiaj pewnie przywiódł Was na mój kanał i do tego filmu tytuł, w którym pada nazwa konkursu Face Awards. I skoro tu jesteście, to zakładam, że pewnie wiecie, o co w tym wszystkim chodzi, ale dla tych, którzy jednak trafili tu przypadkiem lub po prostu z ciekawości i chcą dowiedzieć się troszeczkę więcej, przypomnę tak pokrótce, o co chodzi. Otóż całkiem niedawno spotkał mnie niesamowity zaszczyt zostania zwyciężczynią właśnie konkursu Face Awards Polska, organizowanego przez NYX Professional Makeup Polska. Chyba najtrafniej opiszę ten konkurs, jeśli powiem, że jest to po prostu konkurs artystyczny, kreatywny dla wszystkich pasjonatów makijażu i charakteryzacji. Bo powiedzenie, że jest to po prostu konkurs makijażowy, byłoby chyba niedopowiedzeniem. Tu liczy się cała jakby kreacja artystyczna i pole do popisu jest naprawdę szerokie i nie trzeba zawężać się tylko do jednej dziedziny tak naprawdę, ale o tym wszystkim za chwileczkę. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o tym konkursie, dowiedzieć się więcej o jego mechanice chociażby, o nagrodach, o etapach, to odsyłam przede wszystkim do właśnie strony konkursu Face Awards Polska. Od ogłoszenia wyników minęły już prawie 2 tygodnie w tym momencie, kiedy nagrywam ten film, więc no te największe emocje już opadły i myślę, że to jest dobra pora, żeby troszeczkę takie podsumowanie tych wszystkich moich podejść do Face Awards zrobić, bo było ich aż 4. Nie licząc pierwszej edycji, w której było tylko top 20 i potem od razu był wybrany zwycięzca, to w 3 edycjach dotarłam do top 5, więc przeszłam naprawdę sporo tych faz konkursowych. Jestem, no myślę, mogę powiedzieć, weteranką tego konkursu i z tego powodu, myślę, mam spore doświadczenie i sporo mogę Wam podpowiedzieć. Dlatego pomyślałam sobie, że na bazie tego mojego doświadczenia konkursowego mogę dać parę wskazówek wszystkim tym z Was, którzy może zastanawiają się, czy wziąć udział w tym konkursie, może braliście już udział i chcecie po prostu dowiedzieć się czegoś więcej, jak to wygląda z mojej perspektywy. No i właśnie. Kilka tipów ode mnie dla Was, no i na końcu odpowiem jeszcze na najbardziej nurtujące Was pytania, które zadaliście mi na Instagramie. A jeśli mimo wszystko znajdzie się jeszcze coś, co bardzo Was interesuje, a nie poruszyłam tego w dzisiejszym filmie, to śmiało pytajcie w komentarzach. Po pierwsze, skup się na tym, co potrafisz. Powiedziałabym tak, że przedmiotem tego konkursu jest kreacja artystyczna, którą wykonujemy na sobie z wykorzystaniem kosmetyków. I to może oznaczać masę różnych rzeczy. Tu możemy podziałać bardziej makijażem, który powali wszystkich na kolana i będzie artystyczny i kreatywny. Możemy wykorzystać bardziej farby, kolory, które nam oferuje marka NYX i zrobić z nich body painting czy face painting. Możemy wykorzystać efekty specjalne, bo jest to jak najbardziej dozwolone w tym konkursie. I właśnie, to wszystko można wykorzystać, ale musicie Wy zastanowić się, w czym Wy jesteście najlepsi, w czym Wy się najlepiej czujecie, co Wam się najbardziej podoba. Ja oczywiście nie chcę tu nikogo zniechęcać do eksperymentowania, ale w momencie, kiedy faktycznie zależy nam na tym, żeby pokazać się z najlepszej strony, to może nie jest to najlepszy czas na porywanie się z motyką na słońce, robienie czegoś po raz pierwszy, branie do rąk materiałów, chociażby charakteryzatorskich, z którymi w ogóle nie mamy pojęcia, co zrobić i dopiero musimy kombinować. Jeśli jesteście pewni i zdeterminowani, żeby pokazać się w tym konkursie, to musicie zastanowić się, co Wy możecie zaprezentować, w czym jesteście najlepsi i co jest Waszym atutem. Jeśli chcesz wziąć udział w tym konkursie, to na pewno jesteś zdeterminowany, masz ogromną chęć pokazania tego, co potrafisz i tego, co kochasz. I jest to na pewno coś dosyć konkretnego i właśnie na tych umiejętnościach się skup, na tych, które posiadasz i na tym, co Cię wyróżnia na tle innych. I oczywiście pamiętajcie, że to jest moje zdanie, ktoś może mieć zupełnie inną perspektywę i też bierzcie to pod uwagę, nie jestem wyrocznią.
Ale ja widzę to tak, że jeśli pojawia ci się jakiś pomysł, który faktycznie uwzględnia coś, czego nigdy nie robiłeś, to jak najbardziej, jeśli znajdziesz tutorial, czy ktoś ci podpowie, jak to zrobić, to w tym nie ma nic złego, ale może wtedy nie stawiaj tego na pierwszym miejscu. Jeśli nigdy nie robiłeś, nie wiem, maski lateksowej, czy samodzielnie nie zakładałeś łysiny, to może nie zrób z tego głównego punktu programu, czyli najważniejszej rzeczy, która pojawia się w tym makijażu. Zadziałaj czymś, czym jesteś mocny, a niech ta rzecz, którą robisz pierwszy raz, będzie tylko dodatkiem i oczywiście postaraj się zrobić ją jak najlepiej. Punkt drugi, pamiętaj o wideo. Tak, ja wiem, że to wywołuje sporo, nie wiem, może nie kontrowersji, ale jakiegoś tam sprzeciwu, wydaje mi się, u części uczestników czy obserwatorów, że to wideo faktycznie w praktyce no, ma znaczenie. Zresztą często słyszę i czytam takie głosy, że przecież to jest tylko mała część tej oceny, już teraz nie pamiętam, pewnie w zależności od edycji było to różnie, ale gdzieś tam to jest chyba jakieś 10% czy 20% oceny, w zależności chyba od etapu. I tak, jest to tylko część oceny, ale pomyślcie, że nawet te 10 czy 20%, no jeśli nawet nie decydujące, to może mieć spory wpływ na to, jak oceniona przez jury będzie Wasza praca. Oczywiście makijaż, cała ta kreacja artystyczna jest zawsze na pierwszym miejscu, tak powinno być i ja nigdy nie miałam wrażenia, że jest inaczej, ale w tym konkursie od samego początku zapisane było to, że trzeba zrobić film. To jest trzonem tego konkursu. Te makijaże prezentujemy na filmach i to ma ogromny wpływ na to, jak się ten makijaż, tą kreację odbiera. I to naprawdę nie chodzi o to, że to musi być, wiecie, filmowa jakość, profesjonalna ekipa, najlepszy sprzęt. Szczególnie w tych pierwszych etapach, w etapie zgłoszenia, top 10, top 20, top 10, to bardziej chodzi o to, żeby po prostu to wideo, ten film nie przeszkadzał w odbiorze Waszej pracy. Żeby jej pomagał. I jakość samego nagrania myślę, że ma tutaj najmniejsze znaczenie faktycznie. Może tylko tyle, żeby to nie było, wiecie, nagrywane kartoflem, żeby dźwięk się zgadzał z tym, co się dzieje na ekranie. No takie podstawowe rzeczy. Przede wszystkim zastanówcie się, jak na miarę Waszych możliwości możecie w fajny sposób przedstawić ten makijaż poza tym tylko, że wiecie, obrócicie się w tej, w tamtą stronę i po prostu go wyeksponujecie. Zastanówcie się, co w tym krótkim czasie możecie zrobić, powiedzieć, zaprezentować, żeby Wasz makijaż na tym zyskał i żeby coś więcej o nim powiedzieć. Do tego punktu jeszcze właśnie odniosę się do tej długości, bo to jest taka pułapka, w którą często wpadamy. Za dużo chcemy w tym małym czasie opowiedzieć, i przez to to się może rozwlec, to może być zbyt skomplikowane do opowiedzenia w tym krótkim czasie. Myślę, że tutaj słowem kluczem jest synteza, żeby naprawdę okroić to, co chcemy powiedzieć do takich najbardziej, najważniejszych punktów i spróbować je umieścić w takim minutowym intro, może półtorej minuty, jeśli mamy faktycznie na to świetny pomysł. Ja zazwyczaj tak odczuwam, że 3 minuty to już jest za dużo, jak na takie intro, po którym następuje ten tutorial. No to są takie moje odczucia. To są takie moje odczucia, ale najważniejsze jest to, żeby to, co opowiadacie w tej czołówce, nie było zbyt skomplikowane i było po prostu czytelne dla wszystkich, nie tylko dla Was. Po trzecie, dobrze się przygotuj. I oczywiście rozumiem, że nie wszyscy muszą od razu celować w to, żeby dojść do finału. Dla większości z Was pewnie przygodą i czymś bardzo fajnym byłoby po prostu przejście kwalifikacji, dostanie się do top 20. Ja dokładnie tak samo myślałam tak naprawdę za każdym razem, że każdy kolejny etap to było naprawdę święto i to było coś niezwykłego. I dlatego kolejny raz podkreślam, chodzi o przygotowanie się przede wszystkim na miarę swoich możliwości. No i jeśli macie takie ambicje, żeby faktycznie dojść gdzieś dalej, no to trzeba tym przygotowaniom poświęcić pewnie trochę czasu. I tu wcale nie chodzi o to, żebyście się zapożyczali i kupowali sprzęt, czy
wynajmowali drogą ekipę, ale właśnie zastanówcie się, co możecie zrobić. Może jeśli brakuje Wam jakiegoś sprzętu typu, nie wiem, aparat czy mikrofon do nagrywania dźwięku, bo to też jest bardzo ważne, żeby ten dźwięk w tutorialu był i nie przeszkadzał w odbiorze i tak dalej. Zastanówcie się, może możecie właśnie taki sprzęt pożyczyć od kogoś. Może znacie kogoś, kto byłby w stanie wejść z Wami w współpracę. Taka współpraca jak najbardziej jest dozwolona i nie musicie wszystkiego robić sami. Druga sprawa, szczególnie ważna, jeśli zakwalifikujecie się do tego top 20, będziecie mieli przed sobą zadanie do wykonania i określony czas na wykonanie tego zadania. Więc ważna tutaj sprawa jest taka, żeby zorganizować sobie czas i zorganizować sobie dobrze tę pracę. Czyli właśnie wygospodarowanie sobie tego czasu na przemyślenie koncepcji, zaprojektowanie sobie czegoś, skompletowanie wszystkich potrzebnych materiałów, żeby potem to nie była taka, wiecie, praca na szybko, wyłącznie z tego, co mam, bo faktycznie fajnie jest, jeśli możecie ten projekt, który macie w głowie, może szalony, bardziej lub mniej, po prostu wykonać tak, jak byście sobie tego życzyli. Więc na to potrzebne jest na pewno trochę czasu i dobra organizacja. I ważna też rzecz dotycząca właśnie przygotowań do konkursu, do każdego kolejnego etapu. Dobrze przeczytajcie regulamin, żeby nic Was nie zaskoczyło. Co wolno, czego nie wolno, kiedy trzeba koniecznie wrzucić tę pracę, na jakie media społecznościowe, jakie dodać hashtagi, bo szkoda by było, żeby przez takie pierdoły coś się Wam nie udało. Po czwarte, liczy się pomysł. I tak, ten konkurs na pewno bardzo stawia na kreatywność i chodzi tu, myślę, nie tylko o kreatywność w tym makijażu, który jest odpowiedzią na zadany temat, ale także właśnie w tym wideo, którym pokazujecie swoją pracę. No, chodzi ogólnie o całość. I to wcale nie chodzi o to, żeby teraz się skupić na tym, żeby to było jakieś po prostu najdziwniejsze, co w ogóle może Wam przyjść do głowy, bo przede wszystkim, tak jak mówię, no liczy się jakość tego makijażu, liczy się to, czy pokazujecie nim faktycznie swoje największe atuty. No i ta kreatywność ma Wam w tym pomóc. Ten pomysł ma być czymś, co po prostu zaciekawi widza, zaciekawi jury i to, zaznaczam, wcale nie musi być koniecznie najoryginalniejszy pomysł ze wszystkich, które się pojawią, bo właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, to nie chodzi o to, żeby było dziwacznie, żeby było inaczej na siłę. Chodzi o to, żeby nie było to, powiedzmy, to, co przychodzi wszystkim do głowy, kiedy myślą chociażby, nie wiem, vintage doll. Jeśli czujecie, że ten pomysł, który najbardziej Wam siedzi i nie może Was opuścić, może nie jest najbardziej oryginalny, to może właśnie w warstwie wideo pokażecie go w jakiś ciekawy sposób, który pokaże Wasze wnętrze, który pokaże Wasze, nie wiem, doświadczenia, czy odkryje w tym temacie coś nowego. Ja wiem, że to jest banał, że praca musi mieć to coś, ale właśnie to coś to jest taki czynnik, który sprawia, że właśnie Wasza praca wyróżnia się na tle pozostałych. Jeśli macie wątpliwości, czy ten pomysł faktycznie nie sprawdzi, to może skonsultujcie go z kimś, może z bliską osobą, ale może też macie kogoś, kto nie do końca właśnie siedzi w tym temacie i on Wam powie, czy to w ogóle jest interesujące i ciekawe. Ale przede wszystkim nie róbcie niczego na siłę, jeśli naprawdę czujecie jakiś pomysł i wierzycie w to, że on jest interesujący i innych również zainteresuje, to zróbcie go najlepiej jak potraficie i pokażcie światu. Po piąte, pokaż swoją osobowość. I tutaj bardzo krótko, nie sugerujcie się tym, że nie wiem, w poprzednich latach wygrał ktoś, kogo prace były bardzo kobiece i nie wiem, zmysłowe. Zupełnie na rybkę rzucam tutaj, bo nie odnoszę się do nikogo konkretnego. Ale załóżmy, że była taka sytuacja i teraz jesteście Wy, którzy na przykład lubicie bardzo klimaty horrorowe, lubicie się bać i to najbardziej chcielibyście pokazywać, to właśnie w to pójdźcie.
Na pewno macie coś, co was wyróżnia tłumu, wyróżnia wśród innych uczestników. Być może prace, które tworzycie i filmiki, które macie ochotę tworzyć, będą zabawne, będą z jajem. Nikogo nie udawajcie i róbcie po prostu to, co najbardziej czujecie. I po szóste, przyjmij werdykt. Ten punkt może się wydawać wam dziwny, ale wydaje mi się to jednak bardzo ważne, szczególnie jeśli chcecie, żeby ten konkurs był dla was fajną przygodą, a nie jakąś traumą, to też wydaje mi się taki, zrobienie sobie takiego odpowiedniego mindsetu jest tutaj, myślę, dosyć istotne. Jeśli startujecie w konkursach w tym czy innym, to na pewno jest duża szansa, że zdarzy się kiedyś coś takiego, że zdziwi was werdykt, może was nawet zbulwersuje, może się nie będziecie z nim zgadzać, może go nie będziecie rozumieć, ale musicie pamiętać, że po drugiej stronie są też tylko ludzie, tak? Jury to są ludzie, ich gust nie zawsze musi się pokrywać z waszym gustem, czy z gustem waszych obserwatorów. I pamiętajcie, że sędziowie, tak, czyli członkowie jury, oni znają się na tym, co oceniają. W tym konkursie ja w ogóle nie mam wątpliwości, że to są odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu, ale oni też nie są wyrocznią. Nie bierzcie tego zbyt do siebie. Oni, no takie mają zadanie, muszą wybrać coś, przyjmują jakieś kryteria, no i robią to najlepiej jak potrafią, wybierają według swojej wiedzy, swojego gustu też, według właśnie ustalonych wcześniej kryteriów. Robią to z tego, co się orientuje, bardzo rzetelnie, rozpisując to i rozkładając na czynniki pierwsze. Obrażanie się na innych lub obrażanie innych to po prostu nie jest najlepsze rozwiązanie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje rady dla was, które przyszły mi do głowy. Mam nadzieję, że nic istotnego nie pominęłam. A teraz odpowiem na kilka z waszych pytań. Mam nadzieję, że nie pokryją się z tym, co przed chwilką powiedziałam, które zadaliście mi na Instagramie. No to czytamy. Czy jest sens, żeby osoba początkująca, taka na przykład jak ja, brała udział w Face Awards? A więc tak, pamiętajcie, że zgłoszenie do Face Awards absolutnie nic nie kosztuje i możecie zostać miło zaskoczeni. Pamiętajcie, że kiedy ja 4 lata temu brałam udział w Face Awards, ja się dowiedziałam o konkursie w ostatniej chwili, dosłownie ostatniego dnia. Zmontowałam filmik, który szczęśliwie miałam akurat nagrany, bo gdzieś tam sobie wymyśliłam jakąś serię makijaży i postanowiłam to nagrać. No to był taki łód szczęścia, można powiedzieć. Ale tak, to były naprawdę moje totalne początki. I zrobiłam to po prostu, żeby spróbować, żeby wiedzieć, że wykorzystałam swoją szansę. Ten konkurs wtedy dopiero wchodził do Polski, a ja go obserwowałam już wcześniej w Stanach Zjednoczonych, więc byłam strasznie podekscytowana, że to się zaczyna i pomyślałam sobie, no że jak teraz nie spróbuję, no to będę sobie pluła w brodę, że nawet nie spróbowałam. Ten konkurs też daje ogromne możliwości rozwoju. Dostajecie pakę pełną kosmetyków, dzięki którym możecie tworzyć kolejne rzeczy. Więc jak najbardziej. Tu już pytanie konkretnie do tej edycji konkursu. Jakie było twoje nastawienie do tematów z każdego etapu? Chodzi mi o to, czy miałaś jakieś wątpliwości. Tegoroczny konkurs był pod tym względem dla mnie dość wyjątkowy, bo faktycznie dostałam jakiegoś takiego od pierwszego właściwie tematu wiatru w żagle i bardzo szybko mi te pomysły przychodziły. Trochę nie dałam sobie miejsca na te wątpliwości, to znaczy brałam te pomysły tak, jak mi przychodziły do głowy, rozkładałam je na czynniki pierwsze, projektowałam i robiłam to, co sobie zaplanowałam. Ale to też jest pewnie kwestia właśnie tych moich doświadczeń wcześniejszych, tej determinacji. Ale nie zawsze tak było. W poprzednich etapach miałam sporo wątpliwości. Nie za każdym razem byłam stuprocentowo zadowolona z efektu. Zresztą w tej edycji też w gruncie rzeczy nie byłam tak stuprocentowo za każdym razem zadowolona. Są rzeczy, które mogłabym zrobić inaczej lub lepiej, ale bardzo się cieszę z tego, że byłam zadowolona. Może nie było to 100%, może to było 80, 90, parę procent, ale tak, miałam takie poczucie dobrze wykonanej roboty, czułam, że dałam z siebie wszystko, no i to jest bardzo fajne uczucie. W każdym razie przyjęłam te tematy dość dobrze, ale to chyba też jest kwestia takiego właśnie postanowienia mojego, że nie marudzę, tylko
wsłuchuje się w swoje pomysły i je realizuje. Czy osoby mało znane w świecie social media mają szansę przebicia się? To zależy pewnie, jak interpretujemy to znane lub mało znane. Ja myślę, że jestem świetnym przykładem na to, że można nawet wygrać ten konkurs, nadal będąc mało znaną w social mediach, bo to wszystko zależy, jaką tam mamy skalę, prawda? Czy dla ciebie moje skromne 6 tysięcy na Instagramie to jest dużo czy mało? Ja myślę, że to jest raczej niewiele. Ale tak, w tym konkursie myślę, że można zaistnieć niezależnie od tego, ile się ma obserwatorów. Ja przy moim pierwszym podejściu prawdopodobnie miałam poniżej 1000 obserwatorów na Instagramie. Kanał też dopiero tam się rozkręcał na YouTubie, więc tak. I właśnie kolejne pytanie również jest o to. Dużo osób mówi, że NYX patrzy na to, ile kto ma follow i często małe konta nie mają szansy się przebić. No, tak jak mówiłam już wcześniej, ja kompletnie czegoś takiego nie zauważyłam. Sama jestem chodzącym żywym przykładem na to. Poza tym, ja znając tę mechanikę konkursu, naprawdę muszę wam powiedzieć, że NYX jako organizator to jedno, ale uczestników do tych kolejnych etapów wybiera jury i oni no nie sądzę, że patrzą na to, ile kto ma followersów. Myślę, że tutaj faktycznie chodzi przede wszystkim o, jeśli już miałabym powiedzieć, że coś zaważy, to właśnie jakość. Jakość zarówno wideo, jak i tego makijażu. Czy spotkałaś się z faworyzowaniem innych uczestników? Nie, nie spotkałam się z czymś takim, ale też, no wiecie, to jest specyficzny konkurs, w którym my się przez cały ten czas, no, my działamy ze swojego domu, my się nie spotykamy ze sobą, my nie spotykamy się z jury, tak naprawdę przez ten cały czas trwania konkursu nie spotykamy się nawet z przedstawicielami NYX-a, więc no ciężko mi jest oceniać tylko po wyborach, które to jury dokonuje. Więc nie, ja czegoś takiego nie zauważyłam. I nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jak to faworyzowanie miałoby wyglądać. Czy da się zastąpić czasami drogie produkty do charakteryzacji czymś równie dobrym? Myślę, że jest sporo takich sytuacji, w których coś czymś możemy zastąpić. Chociażby świetnym przykładem na to jest zastąpienie drogiego i trudnego w użyciu silikonu masą żelatynową, która do takich, powiedzmy, domowych charakteryzacji na samym sobie naprawdę świetnie się nadaje. I w internecie znajdziecie na pewno sporo takich przeróżnych zamienników i podpowiedzi, co zamiast czego można użyć. Najważniejsze jest to, żebyście zanim czegoś użyjecie właśnie w danej charakteryzacji, wypróbowali to i mieli pewność, że efekt jest dla was zadowalający. Czy poczułaś w jakimś momencie, że to cię przerasta, nie masz pomysłu i nie dasz rady? Tej edycji konkursu dosyć dobrze czułam się na każdym z tych etapów. Wątpliwości miałam mało i takich trudnych chwil też chyba nie było aż tak dużo. Może to kwestia właśnie tego nastawienia, nie wiem. Natomiast no, myślę, że takim najtrudniejszym etapem był ten ostatni, ponieważ mieliśmy bardzo mało czasu i tam faktycznie pojawiały się takie chwile, że czułam, że mnie to przerasta, że porwałam się na coś, czy zostałam wrzucona w taką sytuację, która no po prostu jest dla mnie za trudna. To 10 dni na zrobienie tego wszystkiego, gdzie jeszcze oczywiście jest dom, praca i tak dalej, to trzeba wszystko jakoś zorganizować, to trzeba wykonać ten pomysł, który byłam przekonana, że tak całkowicie nad nim panuję, wiem co i jak i tak dalej. Natomiast no, okazało się, że właśnie ta ilość czasu jest może nie niewystarczająca, ale po prostu starczyło mi go tak po prostu na styk i o tym właściwie jest ta cała praca finałowa, o tym króliku, który doprowadza mnie do szaleństwa cały czas tykającym zegarkiem przy uchu. No i tak się właśnie czułam. Prawie mnie to przerosło. Czy jak się użyje produktów NYX do zgłoszeniowej pracy, to jest większa szansa na dostanie się? Ja z tego co pamiętam, to w ogóle w pracach zgłoszeniowych nie pokazuję, czego używam, więc myślę, że to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Nie, więc odpowiem stanowcze nie. Poza tym
nie macie obowiązku posiadać już produktów NYX. Oni wam je później dostarczają, jeśli się dostaniecie, więc jak najbardziej w ogóle się tym nie przejmujcie. Od kiedy wiedziałaś, że chcesz w tym wziąć udział? Pozdrawiam i gratuluję. No powiem wam, że od kiedy... Może nie od pierwszego momentu, kiedy zobaczyłam tą amerykańską edycję konkursu, gdzieś właśnie blisko tego momentu, czyli jeszcze zanim polska edycja była, no była u nas, to już wiedziałam, że jak tylko się pojawi, to ja chociażbym chciała spróbować, jeśli tylko będę miała już takie możliwości, jeżeli coś z tym makijażem mi faktycznie się uda zrobić dalej, to chciałabym spróbować. A potem przyszła pierwsza polska edycja i prawie ominęła mnie ta wiadomość gdzieś. W ogóle w ostatniej chwili pojawiło mi się chyba wtedy na Facebooku taka informacja, że jest ten konkurs. No ale bardzo się cieszę, że tak wyszło. Nie bałaś się, że nie wymyślisz makijażu do jakiegoś tematu? Bałam się okrutnie, powiem wam. I to jest właśnie czynnik, który sprawia, że nieważne, czy to jest pierwszy mój raz w tym konkursie, czy czwarty i no, ostatni, to z każdym etapem były takie same emocje i takie same moje wątpliwości. No tak, wątpliwości, czy ja na pewno zrobię coś, z czego będę po prostu zadowolona. I ten moment czekania na ogłoszenie tematu, no jest taki dosyć emocjonujący i za każdym razem mam gdzieś z tyłu głowy takie myśli, że nie, tym razem to pewnie będę musiała się poddać i tym razem po prostu wymyślą taki temat, do którego po prostu będę miała pusto w głowie i albo się poddam, albo zrobię coś zupełnie niesatysfakcjonującego. Ale jak te negatywne pierwsze emocje opadają, to zazwyczaj potem pojawia się w głowie taki spokój i już gdzieś tam coś się tworzy, więc dajcie sobie szansę. Czym kieruje się jury przy wyborze prac? Na co zwrócić uwagę, aby zwrócić uwagę jury? Nie chcę, broń Boże, tak prześlizgiwać się po tym pytaniu i po tej odpowiedzi, natomiast po pierwsze myślę, że właśnie te wskazówki, które były w pierwszej części filmu, mogą wam tutaj dużo pomóc. Po drugie, właśnie polecam przestudiowanie dobrze tego regulaminu, zwrócenie uwagi na to właśnie, jaki czynnik wpływa w jakim stopniu na ocenę jury. Ja myślę, że to naprawdę w dużej mierze tak właśnie wygląda. I właśnie odpowiedzią na to pytanie kończąc, mam szczerą nadzieję, że te rady, które wam dzisiaj dałam, przydadzą wam się, że nikogo z was nie zniechęciłam, bo broń Boże, nie taki był mój cel. Na wszelkie wasze pytania i wątpliwości, które nie pojawiły się w dzisiejszym filmie, postaram się w miarę możliwości oczywiście odpowiedzieć. No i dziękuję wam za uwagę dzisiaj. Dziękuję wam również za wsparcie podczas całego tegorocznego konkursu i wszystkich poprzednich, za wszystkie trzymane kciuki. Jestem tym szczerze wzruszona po prostu ilością waszych wiadomości. Będę was oczywiście na bieżąco informować, kręcić vlogi, dodawać relacje z mojej podróży do Los Angeles, która była główną nagrodą w tym konkursie. I bądźcie tam ze mną, będąc ze mną na social mediach. Czuję, że będzie to niezwykły czas i oczywiście bardzo chcę się tym z wami podzielić, ale nie zapominam, że już niedługo Halloween i oczywiście coś dla was będę miała. Więc widzimy się już niedługo. Buźka. Napakowała pełna zakamarków, to będę miała długo. Dużo rozpakowywania.